Praca rzecznika prasowego nie jest wcale taką pracą ciekawą, jak się Wam wydaje blog i Facebook, to jest tylko element tej pracy. Codziennie mam mnóstwo spotkań, e, często bardzo mnóstwo stresów, dużo czytania prasy, dużo pisania. E, w większości to dosyć dudna praca. Staram się dopasować moją pracę do mojego stylu życia i cieszę się bardzo, bo w Play Mogę to robić, bo pewnie większość rzeczników prasowych trochę mi tego zazdrości. Rzecznik prasowy to jest taka dosyć konserwatywna funkcja w organizacji, ale ja mogę ją zmieniać, dopasowywać do siebie. O to musiałbyś się zapytać moich znajomych. Różnie z tym bywa, ale potrafię zachować taki balans. Kiedy trzeba, to jestem bardzo, bardzo sztywny, ale tak prywatnie to. to... Nie udaje na pewno, nie jest to żadna poza. Ja myślę, że to, co bardzo lubię w mojej pracy, to jest to, że udało mi się wyjść poza ramy takiego typowego PR-u. To znaczy, że nie jestem tylko rzecznikiem dla grupki 20-30 dziennikarzy, tylko tak naprawdę prowadzę bardzo fajny dialog z bardzo dużą liczbą klientów i to się bardzo zmieniło. I jest to no, chyba najfajniejsze w mojej pracy. Ciężkie, ale najfajniejsze. I tak Ogólnie, tak z punktu widzenia rzecznika prasowego i PR, uważam, że nasz rynek jest po prostu potwornie nudny. To, 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 ten cały fan, który się dzieje na świecie, e, brakuje mi trochę tego w tego, tego marketingu, w komunikacji, w PR-ze. E, na przykład są tacy operatorzy globalni, którzy na świecie robią po prostu fantastyczne rzeczy. A w Polsce robią taką żenę, że już nie będę tutaj wymieniał nazw, oczywiście, ale, ale jest, to, jest to tak mega rozczarowujące. Widać, że jesteśmy, po, jesteśmy rynkiem którejś tam kategorii na świecie i, i, i to się przekłada na marketing. Mi tego brakuje, no bo tak naprawdę mamy dostęp do wszystkich tych technologii e, i, i, i no coraz większy, no, no nie wiem, no, jest kilka tylko przykładów, gdzie, gdzie polski rynek jest jakiś tam limitowany, na przykład jak Spotify, że nie możemy tego korzystać w Polsce, ale wydaje mi się, że to się bardzo, bardzo zmienia. Mi brakuje na pewno takiego fajnego, energetycznego marketingu. Jeżeli e, nasz e, HR Playowy tego nie słucha, to mogę powiedzieć, że e, ja dostaję od czasu do czasu bardzo fajne propozycje pracy w wielkich, globalnych firmach, niezwiązanych z telekomunikacją, ale do tej pory żadna mnie jeszcze e, nie, nie przekonała. Nie, nie, nie spotkałem się z takim projektem tak fajnym, e, tak elastycznym jak Play. Na razie, przynajmniej, jeżeli chodzi o mnie, nigdzie się stąd nie wybieram. E, ale jeżeli pytasz prywatnie, to, to, to jest mnóstwo różnych ciekawych rzeczy, które chciałbym robić. Pytanie tylko, jak je robić w taki sposób, żeby na nich zarabiać i utrzymać rodzinę. Po prostu jestem wielkim, wielkim fanem ludzi, którzy żyją na przykład ze szkół snowboardowych i z wyjazdów snowboardowych, albo ludzi, którzy mają szkółki kitesurfingu w Grecji czy w Brazylii i w taki sposób żyją. Strasznie, strasznie im zazdroszczę, ale wiem, że to nie jest do skopiowania, że to, to się udaje jednej na sto osób i to jest takie trochę, trochę banalne. Na pewno chciałbym robić w życiu coś, co sprawia mi dużą, dużą przyjemność. Praca w playu jest taką pracą, ale w życiu robiłem różne dziwne rzeczy, dochodząc do tego miejsca, gdzie jestem, i nie wszystkie sprawiały mi Satysfakcję, jako ciekawostkę mogę go powiedzieć, że w pracy PR-owca miałem kiedyś do czynienia na przykład z producentem kosmetyków i byłem PR-owcem od, 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 od linii różnych kremów. I to było po prostu dramatyczne doświadczenie, ale na tym też polega profesjonalizm PR-owca, że pracując, musisz wierzyć w ten produkt i musisz go sprzedawać, opowiadać o nim w taki sposób, jakby był najlepszy, nawet jeżeli nigdy go nie używałeś, tak jak w przypadku tych, tych nieszczęsnych kremów, tak bardzo często było.